I podatek liniowy. Znamy to. Tu była mowa akurat nie o 10%. No i teraz tak. To będzie szokujące. Naprawdę dla większości z nas, tak jak zostaliśmy wychowani przez, wiecie, tą epokę Balcerowicza i te, to takie neoliberalne myślenie o ekonomii, to będzie dla nas totalnie zadziwiające. To w ogóle nie przywykliśmy do tego. To będą badania i to będą wnioski i zalecenia nie, nie jakichś tam marksistowskich, wiecie, naukowców ukrytych w bunkrach na Kubie, tylko to będą badania empiryczne Banku Światowego. No, czyli totalnie nielewicowej organizacji. I teraz tak. Bank Światowy stwierdził, że jak się wprowadza, jak kraje, jak państwa, wprowadzają podatki liniowe, to to sprzyja rozwarstwieniu e, materialnemu społeczeństwa. I to ma bardzo negatywne skutki. E, bardzo negatywne skutki ma takie, takie bezpośrednio od ekonomii, tak na pierwszą rękę, że hamuje, a wręcz uniemożliwia stały, zrównoważony wzrost e, gospodarki. Druga rzecz e, jest taka, że to niszczy spójność społeczną. Czyli wiecie, my jesteśmy i wy jesteście. Mam, nie? No, nie wiem, Polska A, Polska B na przykład. I to, to ogólnie ekonomicznie i społecznie dobrze działa, zresztą ekonomia to nauka społeczna. Um, po trzecie, to, to ogólnie, spół, ogólnospołecznie niszczy i obniża standard życia. Rozumiecie to? Znaczy to wszystko co nam się mówiło, że wiecie, że komuna zła, bo wszyscy tam zarabiali gówno i równo, to było kiepskie, bo teraz będziemy ze sobą rywalizować i jak się rywalizuje, to po prostu gospodarka idzie na pełny, jest super, wszyscy się bogacimy. No więc, no więc tak nie działa. W Polsce mamy bardzo duże rozwarstwienie mm, ekonomiczne w społeczeństwie. To się mierzy skalą Dniego, tak zwaną, i ta skala ma 0,1, wow, szał. Przy czym, e, czym jakiś wskaźnik, ten wskaźnik Dniego jest bliższy do jedynki, tym rozwarstwienie jest większe. Jeszcze niedawno było tak, że ten współczynnik dla Polski wynosił 0,33. No tak, to jest wysoko. Nie mają Czechy 0,25, e, a Niemcy, Francja to jest 0,28. I co teraz? I co teraz? Żyomasy? Czyli generalnie jednak, jednak e, potrzebujemy podatków progresywnych. Nasza ekonomia potrzebuje podatków progresywnych.